Witam Państwa bardzo serdecznie. Już od tygodnia otrzymujemy od Państwa setki maili i powiem szczerze, że nie jesteśmy w stanie w tak szybkim tempie też odpowiadać, ale prosicie nas o opinię prawną. Mówicie nam, że macie potężne problemy w pracy, że pracodawcy robią Wam problem w związku z przyjęciem preparatu na COVID-19. Więc moi drodzy, dzisiaj mamy gotową opinię prawną. Opinię prawną przygotowaną na zlecenie ruchu Polska jest jedna. Ta opinia mówi jednoznacznie. Nie ma przymusu szczepień, nie ma obowiązku szczepień. Szczepienie jest dobrowolne. Jeżeli ktoś chce, może przyjąć ten preparat. Jeżeli nie, nikt nie ma go obowiązku do tego zmuszać, a szczególnie pracodawca, ani rektor na uczelni, ani nikt na jakimkolwiek kongresie. Dlatego, moi drodzy, wszystkie takie działania, które właśnie idą w kierunku jakichkolwiek problemów w pracy, są niezgodne z prawem. Jeżeli pracodawca robi Wam problem, jest to niezgodne z prawem. Pozwólcie, że przytoczę Wam ostatni zapis tej opinii prawnej. To jest podsumowanie. Przyjęcie przez obywatela szczepionki przeciwko COVID-19 nie jest obligatoryjne, obowiązkowe, przymusowe, lecz fakultatywne, nieobowiązkowe, dobrowolne. Żaden pracodawca nie jest uprawniony do uzależnienia zatrudnienia od przyjęcia szczepionki przeciw COVID-19. Bezprawnym jest również wypowiedzenie umowy o pracę w jakikolwiek trybie z powodu niepoddania się przez pracownika szczepieniu. Moi drodzy, ta opinia prawna powinna się rozejść. To jest, myślę, wielkie narzędzie dla Was, które możecie wykorzystać, przedstawiając pracodawcy, który tak naprawdę robi Wam wielkie problemy, nawet straszy zwolnieniem z pracy. Ta opinia jest do pobrania na naszej stronie www.polskajestjedna.com.pl oraz na naszym fanpage'u Polska jest jedna. Proszę Was, pobierajcie, wydrukujcie i niech to będzie narzędziem, które będziecie mogli wykorzystywać. Udostępniajcie to również wszystkim znajomym. Bardzo was o to prosimy, żeby to dotarło do wszystkich Polaków. Pozdrawiam i do usłyszenia.